wydarzenia jest Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Natomiast organizatorzy... Wielkie brawa! Ale wielkie brawa również dla partnerów lokalnych, organizatorów lokalnych, którymi są Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, w którym jesteśmy. Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Podkarpacki Szlak Filmowy to taka inicjatywa, która się rozrasta, która już zawitała do Jaślisk, do Przemyśla i do Bieszczad. W każdym z tych miejsc była przyjęta, mogę powiedzieć, wręcz entuzjastycznie. I bardzo się cieszymy, że trafiła do Jarosławia. Do końca tego weekendu mnóstwo fantastycznych wydarzeń jest przygotowanych. Będą to właśnie projekcje, spotkania, wystawy, koncerty. Mamy nadzieję, że będą Państwo z nami przez cały ten weekend intensywnie, niezależnie od pogody, razem z przyjaciółmi, znajomymi. Serdecznie zapraszamy. A to wydarzenie, ta pierwsza projekcja jest oczywiście także niezwykła i wyjątkowa. A dlaczego? Zobaczymy filmy animowane. Filmy animowane, które generalnie rzadko kiedy mamy możliwość zobaczenia w kinie, na dużym ekranie. Wśród tych filmów są też teledyski. Tym rzadziej je się ogląda w kinie, więc to jest wyjątkowa okazja. Punkt trzeci, nie wiem czy nie najważniejszy, autor tego filmu to Marcin Podolec, urodzony w Jarosławiu. Tak, jest z nami, także wielkie brawa. I wśród tych filmów, które zobaczymy, będzie film Insekt. To jest film współfinansowany przez Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy i jest to również premiera regionalna, więc bardzo takie ważne wydarzenie w tym cyklu życia każdego filmu. Marcin Podolec, który z nami jest, myślę, że jeszcze brawa dla niego nadal. Bardzo proszę tutaj na momencik do nas. Bo oczywiście, skoro jest autor, to mam nadzieję, że zaprosi na swoje filmy i je zapowie króciutko. I też od razu powiedz, czy ty już kiedyś miałeś pokaz swoich filmów w Jarosławiu do tej pory? Dzień dobry, dziękuję za przybycie, dziękuję za zapowiedzenie, za zaproszenie. W Jarosławiu jeszcze nie miałem pokazu, ale bardzo się z niego cieszę, no bo pochodzę z Jarosławia i tutaj spędziłem jeszcze większość swojego życia. I zobaczymy dzisiaj 6 filmów, czyli zobaczymy 3 teledyski, 2 do muzyki Pablo Pavo, 1 do utworu zespołu Król. Zobaczymy też właśnie film Insekt, on jest taki dłuższy, półgodzinny. Jest to adaptacja komiksu niemieckiego twórcy Saszy Homera. Bardzo długo na tym pracowaliśmy, ponad 4 lata, właśnie też ze wsparciem tutaj Podkarpackiej Komisji Filmowej. I jeszcze będzie film Kolacholik, autobiograficzna komedia romantyczna, dokument o mojej wielkiej miłości do Koli. Ten film już jest krótszy i dużo bardziej wesoły niż Insekt, także proszę się nie przygnębić za bardzo tym półgodzinnym filmem. No w każdym razie, jak Państwo słyszą, animacją można naprawdę wiele opowiedzieć. I na wiele różnych sposobów, zaraz się przekonamy, prawda? Tak, i strasznie się cieszę w ogóle, że możemy pokazywać animacje w mniejszych miejscowościach, bo staje się to czymś oczywistym w Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Gdańsku, natomiast właśnie to jest ekstra, że w Jarosławiu takie rzeczy się dzieją i też jak czytałem program w ogóle całego tego wydarzenia, całego weekendu, to naprawdę świetne punkty tam są, więc się strasznie cieszę, że to w moim rodzinnym miejscu, w moim rodzinnym mieście ma miejsce. To jest ekstra, powiedział Marcin Podolec, więc brawa dla nas wszystkich jeszcze raz. I zapraszamy na film. Zapraszam. A spotkanie z reżyserem tuż po filmach.
Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodko zgęstniała i rozszarpała żyły, to już koniec, żegnaj. A tu bądź dla niej miły. Nazywam się Marcin, mam 26 lat i jestem animatorem, jestem rysownikiem i od kilku lat jestem uzależniony od... Świat, który wykreował, historia prosta, jednocześnie niesamowicie przejmująca. Niestety jest to historia sąsiedztwa, jest to historia jak i wiele. To historia chłopca, który odkrywa, że jest inny niż wszyscy i to tylko go z tego powodu duży ostracyzm. W zeszłym roku dałem go do przeczytania mojej 11-letniej córce i on zrobił na niej piorunujące wrażenie. Była nim zachwycona i właśnie przejęta. Jako, że scenariusz jest podstawą każdego projektu, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na napisanie od nowa komiksu Saszy. When we met, Yellow Tapir Film showed me a lot of ideas, a whole bunch of different concepts, and compared to the original plot, they actually changed a lot of things, and I personally do not think that that's a problem. I think it's necessary. To samo co w komiksie jest cudownie łatwe, narysowanie tej samej chmury czarno-plamą, a potem białą-plamą w kolejnym kadrze, zrobiło się nagle dość trudne, jeśli chcemy to pokazać w filmie.
klimat, który chcieliśmy stworzyć w filmie, to klimat miasta zadymionego, miasta jakby z niedalekiej przyszłości, albo z przeszłości niedalekiej. Czyli o to chodzi. Skąd brałem inspiracji? Czego szukałem? To brałem z natury. Czyli spod można nazwać naturą, to brałem z natury. Myślałem, jak to pokazać? Jak pokazać ten pył, te chmury, te coś, co nie pozwala postaciom widzieć samych siebie. Znaczy, no mamy coś takiego. Istnieje smog, istnieje mgła, a światło widoczne przez mgłę, to jest coś pięknego. Wygląda to tak, że Marcin Podolec wysyła do mnie szkice, opisuje mi, jak mają wyglądać poszczególne tła. No i na podstawie tych jego opisów i szkiców ja wykonuję już finalne projekty. W przypadku Teudo Insekta bardzo istotne jest to, żeby one były bardzo wyraziste plastycznie, to znaczy operujemy tylko czerwonym i białym, w związku z tym kontrast jest bardzo silnym środkiem wyrazu. Przy tym filmie bardzo zależało mi na pracy z taką grupą animatorów, którzy potrafią wyjść z własną inicjatywą, którzy mają własną, odrębną wrażliwość i którzy potrafią tę wrażliwość przenieść na postaci, które animują. Insekt to miks animacji rysunkowej i wycinankowej. Moja praca się zaczyna w momencie, kiedy reżyser wysyła mi plik z ujęciem z wyrysowanymi kluczowymi fazami animacji, ale jeszcze nie są one rozmieszczone na osi czasu oraz wysyła mi wytyczne, co tam się powinno wydarzyć. Przechodzę do najważniejszego i według mnie tak naprawdę najfajniejszego etapu pracy, a mianowicie do szkicowej animacji. Na tym etapie ustalamy najważniejszą rzecz, czyli tak zwany timing. Rozmieszczam rysunki kluczowe w czasie. Na tym polega właśnie dopasowanie timingu. Najważniejsze jest w tym momencie, żeby skupić się na ruchu. Nie na tym, jak są narysowane te postacie, tylko jak się ruszają. To jest etap, w którym jest najwięcej myślenia. Praca w tym gumie umożliwia mi szybkie kolorowanie animacji, więc robię to mniej więcej równolegle z oczyszczaniem szkicu. Na końcu przygotowane przeze mnie pliki wysyłam do postprodukcji i zabieram się za kolejne ujęcie. Otrzymuję segmenty wykonane przez animatorów, to znaczy postacie od ilustratorów otrzymuję tła. I moim zadaniem jest połączyć wszystko w całość i sprawić, żeby w jak największym stopniu przypominało to pełnokrwisty film. Pomimo pozornie prostej plastyki, którą wprost z komiksu Marcin postanowił przeszczepić do filmu, film jest bardzo złożony technicznie. Każde ujęcie jest wielowarstwową kompozycją. To jego niesamowita wręcz aktualność. No i jest w tym filmie bardzo dużo empatii wobec ludzi, ale jest też bardzo, bardzo szczery, więc można się przy nim naprawdę wzruszyć, poruszyć. To, co jeszcze parę lat temu mogło być uznawane za wizję autora, teraz staje się bardzo niepokojącą prognozą naszej przyszłości. Dzisiaj. Uznany twórca komiksowy, tutaj może wymienię takie prace jak Czasem, Wszystko Zajęte, Fugazi Music Club, Podgląd, a także Dym. No i od 2017 do 2023 roku autor cyklu albumów dla czytelników dziecięcych, takiej pozycji pod tytułem Bajka na końcu świata. W sumie 8 tak, albumów się udało. No i chyba już koniec.
komiksy wydawane w Polsce, ale też we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Serbii czy Niemczech. Natomiast jeśli chodzi o prace autorskie, animacje, no to między innymi dokument, praca szkolna, mam nadzieję, że o nim troszeczkę więcej powiemy, Olbrzym, Kolacholik, który tutaj obejrzeliśmy, Insekt, no i także sekwencje animacyjne, które znajdują się na przykład w takich filmach jak Bruno Schulz, Adama Sikory czy Ucieczka na Srebrny Glob Kuby Mikurdy. Także autor teledysków i od 2017 roku Marcin prowadzi swoje studio animacji 2D Yellow Tapir Films. Uff, trochę tego jest, trochę się tego nazbierało, ale... Jestem przerażony tym wejściem. No właśnie, jest o czym mówić, ale ponieważ jesteśmy na otwarciu Jarosławskiego Szlaku, Podkarpackiego Szlaku Filmowego i w swoim mieście rodzinnym, to zacznijmy właśnie od tych wątków jarosławskich, bo wspomniana tutaj koszykówka chociażby. Powiedz, czy rysunek i koszykówka to były twoje pierwsze takie równorzędne fascynacje, czy rysunek od początku był na czele, a może właśnie nie i dopiero po jakimś czasie zdetronizował tą koszykówkę, jak się rozwijała u ciebie ta pasja, to zainteresowanie tym, co można narysować i pokazać innym? Zaczęło się zdecydowanie od komiksu, już w przedszkolu rysowałem, kolega ukradł mi mój zeszyt z komiksami, więc to znaczyło, że są niezłe, więc się bardzo ucieszyłem. Jakie ma ceny na czarnym rynku teraz. Tak. No i później sobie rysowałem, natomiast w gimnazjum się okazało, że może tak powiedzmy na początku gimnazjum czy pod koniec szkoły podstawowej, okazało się, że rysowanie nie jest takie super w oczach rówieśników, więc jakoś ta koszykówka się dla mnie stała ważniejsza, no bo jednak bycie z drużyną, bycie reprezentantem szkoły na przykład, to były takie fajne rzeczy do odhaczenia. Natomiast później gdzieś ta moja miłość do komiksu zaczęła wracać. Jeździliśmy z rodzicami do Rzeszowa czasami w weekendy i tam był Empik i tam były komiksy i sobie kupowałem te komiksy i mi się przypomniało, jak bardzo lubię komiksy. Więc tak krok po kroku to moje zainteresowanie do rysunku też wracało zarazem. A pamiętasz jakiś swój ulubiony, ukochany komiks? Był taki jeden? Chyba nie. Natomiast mam takie jakby taki nurt, czy takie zjawisko, które bardzo dużo mi dało, mianowicie były to też czasy, gdzie się dużo siedziało na forach internetowych i w tych czasach też, to pewnie okolice 2005, 2006, 2007 roku, w Polsce pojawił się bardzo dużo wysyp komiksu internetowego, bardzo dużo młodych osób go tworzyło i ja też jakby chciałem to robić i chciałem być w tych grupach, w których oni rozmawiali o komiksach i tak dalej. Więc to bardzo mnie z powrotem przyciągnęło, plus te właśnie wyjazdy do Rzeszowa. Co w ogóle też dużo mówi o dostępności może kultury, ale właściwie no, mogę tylko o komiksie też powiedzieć, że musieliśmy 60 km jechać, żeby móc zobaczyć jakiś komiks z rodzicami. Więc... A te lekcje u doktora Wojciecha Birka, którego ja też pamiętam z Rzeszowa jako niezwykle takiego frapującego pasjonata komiksu i który potrafił mnie no, jakby zarażać właśnie do tej formy, to rozumiem, że też Rzeszów, tak? Tak, tak. Te lekcje odbywały się w Rzeszowie. Co dwa tygodnie mnie tam tata odwoził i tam siedziałem po 2-3 godziny u pana Birka. I on mi pokazywał na przykład komiks, który został wydany w pudełku od zapałek, albo komiks, który został wydany w takim formacie, albo komiksy, które jeszcze nie zostały w Polsce wydane, ale według niego są fajne. I tłumaczył mi dlaczego. Więc to nie był raczej kurs rysunku, tylko kurs takiej świadomości, poznania kanonu i tak dalej. Ale to wielkie, myślę, ukłony dla taty, że... podążył za tą pasją twoją dzieciaka, tak, zainteresowanego, tak, no czym? No komiks to nic poważnego przecież, no tak się uważa. Ukłony dla taty, też ukłony dla mamy, bo rodzice zawsze mnie wspierali oboje, więc to jest super i teraz moja żona też mnie wspiera i też pomaga mi wymyślać komiksy, więc już coraz więcej osób angażuje w komiks. No ale czy samo miasto Jarosław nie było ważne jakby w tej twojej drodze do właśnie do tego, czym się zajmujesz? Było. Tu zarobiłem pierwsze pieniądze na komiksie, mianowicie w Gazecie Jarosławskiej publikowałem pasek komiksowy 5 zł za sztukę. Znakomicie. I tak wystartowałem w okolicach 2015 roku na rynku komercyjnym. Czyli ten debiut to był jeszcze wcześniej, tak? Niż ten 17 lat i ten komiks Serce. Zależy jak to liczyć. No taki mówię debiut zarobkowy, jakiś komercyjny.
Natomiast myślę, że tak, że ma dużą rolę ten Jarosław. Po pierwsze właśnie znalazł, został poniekąd bohaterem tego filmu Dokument, o którym jeszcze pewnie będziemy rozmawiać. Też przez to, że dorastałem w Jarosławiu, to chociażby poznałem Wojciecha Birka właśnie, który też mi pokazał później Festiwal Komiksu w Łodzi. Opowiedział mi, że jest taki festiwal we Francji ważny i później tam pomógł mi się też dostać po raz pierwszy. Jakby razem się tam wybraliśmy, więc to miejsce jakby dużo dla mnie znaczy tutaj. No dobra, no ale potem matura, no i Łódź, czyli filmówka i to troszkę coś innego, tak? Tak, ale znów jakoś to wszystko stąd się bierze, bo właśnie ja się dowiedziałam o tym w ogóle, że można zdawać na animację w Szkole Filmowej w Łodzi dzięki temu Wojciechowi Birkowi w Rzeszowie. Bo ja mu pokazywałem rzeczy, które robiłem, czyli komiksy, i on powiedział, że z tym na SPT ja się nie dostanę, ale jest dla mnie nadzieja, czyli ta animacja w Szkole Filmowej w Łodzi. Czyli będę mógł rozwijać to, co lubię robić, czyli wymyślać bohaterów, opowiadać historię, projektować kadry, prowadzić taką narrację obrazem, więc jakby to miejsce było dla mnie. No ale to też właśnie pokazuje, jak ważne są te osoby, na które trafimy, będąc jeszcze młodym i zastanawiając się nad tym, co chcemy w życiu robić, żeby trafić na taką odpowiednią osobę. Tak, też właśnie w gimnazjum miałam fajnych nauczycieli w liceum. Właśnie tu pani Elżbieta Ślimińska siedzi w drugim rzędzie, no to razem byliśmy też w Warszawie, bo pani Elżbieta mi powiedziała o takim konkursie na komiks, który właśnie udało mi się wygrać i to było dla mnie takie przełomowe też doświadczenie, bo dało mi dużo wiary w siebie, więc gdzieś tam też osoby związane z gimnazjum czy z liceum jakoś bardzo mnie tutaj wspierały. Pani Maria Król chyba też tu siedzi, też zawsze mi kibicowała, pamiętam. To może brawa bardzo dla wszystkich Państwa, którzy wspierali tego autora. Trochę to taka praca zbiorowa w takim razie. No dobrze, to... Tak to robimy w Jarosławiu. Super, tak trzeba chyba. To zostawmy na chwilę Jarosław i zostawmy ten chronologiczny tutaj porządek i trochę opowiedz już o właśnie samych animacjach, w tym tych też, które obejrzeliśmy tutaj. Może na początek właśnie Insekt, którego premiera regionalna właśnie miała miejsce przed momentem. Tak się zastanawiam, czy ten making of, który również został pokazany, to Państwu więcej wyjaśnił, czy może spowodował, że jeszcze więcej pytań się pojawiło, bo się okazuje, że taka produkcja jest niesamowicie skomplikowana, mnóstwo osób bierze w niej udział. Czy możesz rozwinąć nam jeszcze to, co było w making ofie i trochę o tej kuchni filmowej powiedzieć? Mnie rozbolała głowa, jak obejrzałem w takim ciągu te filmy, bo sobie przeliczyłem to na godziny spędzone przed komputerem przeze mnie. Właściwie przez lata pewnie już to by się poskładało. Faktycznie strasznie dużo pracy. No taki jeden film to jest pewnie 100 ujęć, może 150, czyli każde tło jedno trzeba narysować, każdą postać trzeba 8, 12 lub 24 razy narysować na sekundę, więc tych sekund też to się mnoży razy minuty, więc to jest ogrom pracy. Więc tak, jest to praca zespołowa i w 2017 roku założyłem studio animacji Yellow Tapir Films po to właśnie, żeby móc pracować z ludźmi, z którymi wiem, że dobrze by mi się pracowało, których cenię tak artystycznie, albo na przykład wiem, że dotrzymują terminów, albo że jest z nimi dobra komunikacja, że wniosą coś fajnego do projektu. Więc absolutnie nie mając pojęcia o tym, jak się prowadzi firmę, założyłem firmę po to, żeby móc z fajnymi ludźmi pracować. I tak to sobie do dzisiaj trwa, a ten proces, tak, on jest złożony. Tutaj oglądaliśmy tylko animacje rysunkowe, natomiast animacja to jest też dużo innych technik, chociażby animacja lalkowa, animacja 3D, animacja taka płaska materiałami takimi rzeczywistymi pod kamerą. Jest tego mnóstwo, jak Państwo oglądacie chociażby telewizję przez 5 minut, to zaręczam, że z 3 minuty tam to pewnie jest animacja, jeżeli akurat nie jest to jakiś dokument. No dobra, ale ja bym jeszcze wróciła do właśnie do tej pracy zbiorowej, zespołowej i też roli Ciebie jako autora, bo tutaj słyszeliśmy chyba dwukrotnie od członków tego zespołu, że no, reżyser przesyła pliki i mówi, co trzeba zrobić. No, to jest ich wersja, natomiast tej pracy jest dużo, dużo więcej. Zależy od projektu, bo na przykład teraz zakończyłem mój nowy film pod tytułem Ziemniaki, który sam reżyserowałem i rysowałem cały i animowałem, bo takie sobie zadanie postawiłem. I scenariusz jest również twój, tak? Do spółki z Wiktorią, moją żoną, bo właśnie mówiłem, że ona też zaczęła działać w komiksie i w animacji.
Ale na przykład ten film Insekt no, miał kilkudziesięciu animatorów czy kolorystów, osoby od dźwięku, od muzyki, trzeba to zgrać jeszcze na przykład pod kino, zrobić kolor korekcję, zrobić postprodukcję. Ileś osób pracowało na przykład nad konceptami plastycznymi, czy nad projektami, czy postać ma mieć taką dużą głowę, czy taką. Albo czy takie krótkie rączki, czy trochę dłuższe. Krótsze wyglądają fajnie, ale wtedy nie dostanie do ust, więc jak będzie jeść w jakiejś scenie w filmie. Więc to naprawdę jest długi i trudny proces. Ale wydawałoby się, że to jest stosunkowo jednak prosta sytuacja, jeśli się adaptuje komiks, no bo cała ta warstwa plastyczna już jest dana, prawda? Czy to faktycznie tak jest, że gdybyśmy porównywali animacje oparte na własnych scenariuszach, czy nie wiem, adaptacje nawet dzieł literackich i adaptacje komiksu, to właśnie ta adaptacja komiksu jest najłatwiejsza, czy to jest błędne założenie? Chyba to jest dobre założenie. Może tak. Ale tak czy siak pracy jest sporo, tak? To słowo najłatwiejsze może odziera trochę z takiego wysiłku, natomiast faktycznie jest już jakiś krok wykonany. Chociażby przez to, że istnieją te kadry w komiksie, to my możemy wiedzieć, że nie chcemy z nich skorzystać, chociażby i zrobić własne. Więc pod tym kątem jest już jakaś wskazówka. Ale faktycznie istnieją dzięki komiksowi już na przykład projekty postaci. Można mieć jakieś wyobrażenie o tempie tej historii, więc bardzo dużo podpowiada taki komiks na pewno. No ale też, tak jak słyszeliśmy, scenariusz trzeba jednak napisać trochę od początku. Tak, bo na przykład w scenariuszu uwzględnia się też często muzykę czy dźwięki, więc jeżeli postać coś słyszy i reaguje na dźwięk, to też to trzeba odpowiednio zaplanować i zapisać w scenariuszu, żeby później z dźwiękowcem dobrze pracować i tak dalej. Też komiks ma taką właściwość, że samemu, jak się czyta komiks, to samemu się go montuje, bo mogę jeden kadr wyglądać przez minutę, a mogę poświęcić 5 sekund, natomiast w filmie nie mam tego wyboru, więc jest już też taka praca montażowa duża. I jest dużo bardziej surowe są takie zasady montażowe i też trzeba przerabiać komiksy właśnie pod tym kątem, więc to już taki techniczny aspekt. A co cię ujęło w tym komiksie Saszy Homera, że zdecydowałeś się właśnie jego wziąć na tapetę i też oczywiście no, wiedząc, że to właśnie zajmie tyle czasu dla tak dużego zespołu? No przejmujący jest ten komiks, bo no, na pierwszym miejscu poza wątkami różnymi ekologicznymi, czy właśnie tym smogiem, który Państwo widzieliście w tym filmie, no to on opowiada o lęku przed obcymi. Coś, czy my żyjemy, czego się może obawiamy, albo czy co jest nam wmawiane może. I on będzie bardzo długo aktualny. I na przykład tutaj to miasto jest otoczone takim murem. Ja ten mur dorysowałem do filmu w momencie, kiedy przeczytałem książkę o budowaniu muru między Stanami a Meksykiem. No ale mamy też tę sytuację na granicy u nas i takie różne rzeczy, więc wydaje mi się, że ten film jeszcze przez lata będzie funkcjonował jako całkowicie aktualny. Więc to na pewno to się przyczyniło do tej decyzji. Również ten wątek właśnie ekologiczny i ten taki zanieczyszczony świat, w którym się poruszają bohaterowie, trochę mi się skojarzył ze światem z tej opowieści dla dzieci o bańce na krańcu świata, na końcu świata, prawda? Bo to też jest taki świat po zagładzie właściwie. Więc rozumiem, że to jest też coś, co jest bliskie tobie. Tak, to zawsze odpowiadam, że mieszkanie w Łodzi mnie do tego nakierowało. To są jakieś bliskie mi rzeczy. Jakoś tam na mnie też działają jako na czytelnika czy widza. Na przykład strasznie lubię książkę Droga Cormaca McCarthy'ego, która właśnie opowiada o takim zniszczonym świecie. I tam wędruje ojciec z dzieckiem przez ten świat. I się zacząłem zastanawiać, co było, gdyby tam nie było osoby dorosłej. Więc właśnie w tej mojej serii Bajka na końcu świata podróżuje dziewczynka i pies. Czy suczka nawet. No, suczka Bajka. Ale no dobrze, to jeszcze takie może inne trochę skojarzenie, jeśli chodzi o dym. Czy dym jest fotogeniczny, jeśli chodzi o animację? Bo mówimy w takim klasycznym filmie, że są postacie i obiekty fotogeniczne, a w animacji też takie są i dym do nich należy? Dym w sensie to, co widzieliśmy w Insekcie? Na przykład, czy w ogóle jakby zjawisko dymu, takie przenikanie, takie nieostrości przeróżne? No bardzo, według mnie to dodaje tajemnicę. Jak jest tajemnica, to chcemy wiedzieć, co tam się kryje za nią. Więc myślę, że tak. Czyli i treść, i forma tutaj trochę to ma znaczenie, prawda? Na pokaz, na pierwszy utwór, który tutaj zobaczyliśmy, wybrałeś teledysk. Ostatni dzień sierpnia. Dlaczego chciałeś zacząć akurat od tego utworu?
No, chciałem przypomnieć wszystkim Państwu, że wakacje zaraz się skończą, dlatego wydaje mi się, że jest poetycki. Pomyślałem też, że fajnie wrzucić coś krótkiego na wypadek, gdyby ktoś się spóźnił, że jeszcze jest te 5 minut zapasu. Organizatorzy byli przebiegli i daliśmy tutaj czas spóźnialskim. No, ale też tak naprawdę jest to pierwsza produkcja, którą podpisaliśmy jako nasze studio. Właśnie zrobiłem ten teledysk z Kacperem Zamarło i ja robiłem ilustrację, Kacper robił animację. I tak nam się świetnie pracowało, że właśnie powstało studio z tego. Też dodam taką ciekawostkę, że częściowo ten teledysk jest przeze mnie narysowany w dużej części. Na kilku zdjęciach występuje Redkinia, czyli taka dzielnica Łodzi, ale też na kilku ujęciach występują bloki w Czarnobylu, dlatego że potrzebowałem bloków, przy których nie ma ludzi, nie ma życia, bo to miało być takie senne osiedle, więc właśnie Warszawa udaje tutaj Czarnobyl. Taka ciekawa.